10 żydowskich klubów piłkarskich. Żydzi wnieśli bardzo dużo do piłki nożnej, zakładali kluby, rozwijali je. Dziś wiele klubów identyfikuje się ze swoimi żydowskimi korzeniami. Inne zapomniały o nich. Opowiem wam o 10 żydowskich klubach w różnym kontekście. Niektóre dziś są powiązane z działalnością Żydów, niektóre zostały przez nich założone, a jeszcze inne przeszły jakiś ważny żydowski etap. A na początek mam dla was ciekawostkę. Nie wiem, czy śledzicie izraelską ligę, ale większość klubów nazywa się Maccabi, albo HPL to są dwie dominujące nazwy. Kluby nazywające się Maccabi to kluby prawicowe, a HPL to lewica. Właściwie w sezonie 2001-2002 tylko dwa kluby nosiły inną nazwę. Przed wojną było dużo takich klubów w Polsce. Nazwę Maccabi nosiły drużyny z Warszawy, Wilna czy Krakowa. Oczywiście drużyny te upadły. Dobra, jedziemy z tematem właściwym. MTK Budapest FC Węgierski Klub Piłkarski siedzibał w Budapeszcie. MTK powstało w 1888 roku. Było klubem założonym przez nowoczesnych i bogatych Żydów, głównie z tradycyjnie żydowskiej siódmej dzielnicy Budapesztu. Pod wpływem ogromnej popularności piłki nożnej w MTK zdecydowano się założyć jej sekcję. W latach 30. i 40. w wyniku rosnącej faszyzacji Węgier klub był obiektem szykan. W 1940 roku, mimo zdobycia wicemistrzostwa kraju, klub został wycofany z ligi Prezes wezwał kibiców do wspierania lewicowego Wasasu. Austria-Wiedeń, austriacki klub piłkarski z siedzibą w Wiedniu, założony 12 marca 1911 roku, najbardziej utytułowana drużyna futbolowa w swoim kraju. Po Anschlausie w 1968 roku wielu działaczy piłkarzy Austrii pochodzenia żydowskiego opuściło klub i kraj lub zostało zamordowanych przez nazistowski reżim. W niewyjaśnionych okolicznościach zmarł również lider zespołu Sindelar. W okresie okupacji Austria-Wiedeń nie odnosiła znaczących sukcesów. Do takich można jednak zaliczyć zachowanie tradycyjnej nazwy mimo nacisków nazistów. AS Roma, włoski klub piłkarski ze stolicy kraju Rzymu, obecnie występujący w rozgrywkach Serie A, założone w 1927 roku, od tego czasu niemal nieprzerwanie występuje w pierwszej lidze Włoch. A sezon 2016-2017 był 65. z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej. W swojej historii AS Roma trzykrotnie zdobywała mistrzostwa Włoch, dziewięciokrotnie Puchar Włoch, a także jeden raz Puchar Miast Targowych. Jeden raz klub też wystąpił w finale Pucharu Europy. Domowy Mecze rozgrywane są na mogącym pomieścić 82 tysiące widzów w stadionie Stadio Olimpico. Kibice we Włoszech mogą pasjonować się rywalizacją Romy z lokalnym rywalem SS Lazio. Otóż chciałoby się powiedzieć, że Lazio jest klubem faszystowskim. Nie, to jest klub neonazistowski i często używa antysemickich określeń wobec AS Romy, która zaś podłapała to i w duchu uczciwości społecznej zaczęła nieoficjalnie wspierać żydowskie środowiska. Polonia Warszawa, polski klub piłkarski siedzibą w Warszawie. Jest to drugi klub piłkarski, który powstał w Warszawie. Zaraz po koronie Warszawa powstałej w 1909 roku i pozostaje obecnie najstarszym klubem w Warszawie oraz pierwszym wicemistrzem w dziejach polskiego futbolu i pierwszym mistrzem Polski po drugiej wojnie światowej. W tabeli czasów zajmuje 13 miejsce, zaś w tej chwili rozgrywa mecze w trzeciej lidze. W 1937 roku w Polsce wprowadzono getta Ławkowe. Na uczelniach Żydzi musieli siedzieć we wyznaczonych dla siebie miejscach. Po jesieni 1937 roku w całym sporcie II Rzeczypospolitej dał się odczuć duch antysemityzmu. Z wielu związków sportowych wykluczono kluby żydowskie, a w styczniu 1938 roku piłkarscy działacze chcieli usunąć ze związków wszystkich Żydów. Polska piłka miała być oczyszczona z Żydów. Jedynie dwa kluby się na to nie zgodziły i przygarnęły żydowskich sportowców. Jednym z nich było Polonia Warszawa, a drugim pewna drużyna z Krakowa. O której opowiem jeszcze w tym materiale. Chelsea FC, angielski klub piłkarski mający swoją siedzibę w zachodnim Londynie w dzielnicy Hammersmith Fulham. Tradycyjne kolory stroju w Chelsea to niebieskie koszulki i spodenki oraz białe getry. Na trybunach Chelsea był dość duży problem antysemityzmu i nie podobało się to Romanowi Abramowiczowi, właścicielowi klubu, który jest Żydem. Jaki sposób znalazł na rasistów? Oczywiście zakaz stadionowy i to dożywotni. A jeśli taki kibic jednak będzie żałować i będzie chciał dalej chodzić na mecze Chelsea, musi odbyć edukacyjną wycieczkę do Auschwitz. Koszty takie wycieczki bierze na siebie oczywiście sam właściciel klubu. Tottenham, Hotspur angielski klub piłkarski z siedzibą w londyńskiej dzielnicy Tottenham założone w 1882 roku. Wszystko zaczęło się w latach 70. Wtedy to fani drużyn przeciwnych zaczęli nazywać kibiców Spurs Żydami. Sytuacja była wielokrotnie bardzo nieprzyjemna. Na Stamford Bridge kibice Chelsea syczeli na fanów Spurs imitując gaz wydobywający się z pryszniców w komorach gazowych, a na innych stadionach kibice czynili niewybredne uwagi odnośnie różnic anatomicznych m.in. A żydowskimi kibicami. Po kraju rozniosła się moda na nazywanie Tottenhamu klubem żydowskim, a jego kibiców Żydkami. Ciekawą kwestią jest odpowiedź na pytanie, jak zareagowali na to fani Tottenhamu. Można powiedzieć, że reakcja była dla nich typowa. Fani odwrócili kota ogonem i przemienili obelgę w powód do chwały. Dziś kibice Tottenhamu sami określają się Żydami i są z tego dumni. Widzew i LKS Łódź. Dwa łódzkie żydowskie kluby. Widzew i LKS wzajemnie wyzywają się od Żydów. LKS to Pejsy, widzew to Żydzew. No ale skąd się to wzięło? Przed drugą wojną światową Łódź była jednym z najbardziej tolerancyjnych miast w Polsce. Tam nie patrzono czy ktoś jest Polakiem, Żydem, Niemcem czy ruskim. Kluczowe było to, co się potrafi. Po wojnie właśnie na widze wchodzili Żydzi zarówno przedsiębiorcy, jak i robotnicy. Krótko mówiąc, oba te kluby mają żydowskie korzenie. No ale co z tego? Co to zmienia i jaki jest sens wyzywania się wzajemnie od Żydów, choć zarówno i jedni drodzy kibicują żydowskiemu klubowi? Krakowia Kraków, najstarszy nieprzerwanie istniejący polski klub sportowy założony 13 czerwca 1906 roku. We wrześniu 2005 roku w rankingu miesięcznika Forbes na najbardziej wartościowy finansowo polski klub MKS Krakowia SSA zajęła pierwsze miejsce. Wartość klubu została wyceniona na 90 milionów złotych, czyli półtora raza więcej niż zdobywca drugiego miejsca. Krakowia nadal pozostaje najwartościowszym z polskich klubów. Krakowia powstała jako organizacja krakowskiego środowiska akademickiego. Mimo to była klubem, jak wówczas mówiono, demokratycznym. Oznaczało to, że jest otwarta na wszelkie grupy i środowiska. Nigdy nie ustanawiała żadnych barier klasowych, religijnych bądź narodowościowych. Podziały klasowe były jeszcze bardzo mocne na początku XX wieku, mimo to w Krakowi było miejsce dla arystokratów, mieszczan, rzemieślników, robotników, studentów. I uczniów nie liczyło się pochodzenie. Jedynym kryterium były umiejętności sportowe. Taki otwarty, demokratyczny charakter Krakowi nie odpowiadał wszystkim, zwłaszcza osobom, o nacjonalistycznych poglądach. To jest właśnie obok Polonii drugi klub, który nie poparł paragrafu aryjskiego i pozwolił uczestniczyć Żydom w działalności klubu. St. Pauli niemiecki klub sportowy z Hamburga, założony 15 maja 1910 roku, mający swoją siedzibę w dzielnicy St. Pauli nieopodal Riberbach. Jest to klub wielosekcyjny. Kibice drużyny otwarcie występują przeciwko rasizmowi. Są to oczywiście przedstawiciele subkultury pankowej. St. Pauli wiąże się z ruchem antyfaszystowskim. Postawa skierowana przeciw radykalnej prawicy uwidoczniła się w latach 80. w związku z prawicowymi ukierunkowaniami kibiców innego hamburskiego klubu HSV. Środowiska kibicowskie intensywnie współpracują z kibolami Izraelskiej Ligi. Ajax Amsterdam, holenderski klub piłkarski z siedzibą w Amsterdamie założony 18 marca 1900 roku jako spadkobierca i kontynuator tradycji Junior Amsterdam. Kibice Ajaxu od dawna kultywują tradycję związaną z używaniem symboli żydowskich i izraelskich, pomimo iż większość z nich nie jest Żydami. Na meczach fani wywieszają flagi z gwiazdą Dawida, także krzyczą Joden, czyli Żydzi. Najbardziej zagorzałą grupą fanów są właśnie Joden czyli Żydzi, choć Żydami nie są. Ten przydomek wywodzi się jeszcze z czasów II wojny światowej, gdy Amsterdam zamieszkiwało około 140 tysięcy Żydów, a stadion Ajaxu mieścił się w sąsiedztwie dzielnicy żydowskiej. Większość holenderskich Żydów została zabita przez nazistów podczas okupacji, a z dzielnicy pozostało jedynie parę ulic. Sympatia z symbolami żydowskimi powoduje jednak antypatię i antysemityzm kibiców rywali Ajaxu, a zwłaszcza Feyenoordu. Władze klubu próbują za wszelką cenę zerwać z żydowskimi oprawami kibiców. Jak sami twierdzą, cieszą się, że ich kibice nie są antysemitami, ale zdają sobie sprawę, że prowokuje to przedstawicieli rywali do antysemityzmu, a sport powinien być sportem, nie polityką.